Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Drakensang. Krypty, moi drodzy zamkowe, a raczej zamkowe krypty, jak to ładnie jest nazwane. To co, zaczniemy chyba, słuchajcie, od buffów. Będziemy kontynuować naszą podróż. Zacno i wspaniało, że znaleźliśmy sporo fajnych przedmiotów i przy okazji minimalnie przestraszyliście co do ilości w ogóle fantów, jakie tutaj będziemy zdobywać. Zatem no mam nadzieję, że miejsce nam starczy, ale to się jeszcze okaże, moi drodzy. Dobra, będziemy po prostu musieli wyrzucać po prostu rzeczy, których nie potrzebujemy, ewentualnie które są tańsze, prawda? Więc rozpoczynamy. Dostatecz propozycji, czy mogę tak nie chrząkać? No staram się bardzo mocno, ale czasem jest to silniejsze ode mnie. Dobra. Chodźmy teraz w tę stronę. Tu jest coś zaryglowane i nie widzę żadnego możliwości otwarcia tego. Ale tu jest dźwignia! Ta dźwignia... Coś robi? Nie. Może już to otworzyłem. Tam są schody na dół, a my powinniśmy pójść wręcz przeciwnie, na górę, więc udamy się teraz w tę stronę. Tą odnogą, tą aleją, dokładnie tą. Martwy ork. Ja już chyba tego martwego orka wcześniej badałem. Sok z jednojagody. A to sobie zabiorę chętnie. Przy okazji martwy żołnierz. No bo tak, zaryglowana ściana. Coś czuję, że tu może być kilka takich miejsc, słuchajcie, które w oczywisty sposób pominę. Krótki miecz, bełty, weźmiemy to. Czy ja bełt zbieram? Nie, bełt nie zbieram. Krótki miecz też sobie już odpuszczę. Ale tu mnie jawnie nie było. Boż, ta skrzynia jeszcze żyje! Mega chrząknięcie właśnie zostało wyrzucone. Nie wiem, czy ty... Czekaj, czy ty zbierasz niedźwiedziewniki? Zbierasz. Dobra, pamiętam, że to było trochę warte, więc można spokojnie wsadzić do jakiegoś punku. Ru, ja naprawdę nie pytam, gdzie ty to trzymasz. Nie musisz się, nawet się nie wyrywaj. Dziewczyno, ty zbierasz te rzeczy. Dużo stali mamy. O, i dużo węgla. Węgiel był chyba dla ciebie. Ewentualnie nie. Węgiel dzierżyła nasza dziewoja z uwagi na to, że to takie lekkie i poręczne jest. Strażnica, moi drodzy. Dobra, tak mamy trzy aż, wiesz, to może być troszeczkę trudniejsze. Więc... Gladys. Gladys, otwórz mi proszę zamki. Jeszcze tutaj. No i naszą postacią sprawdzimy, co jest wewnątrz. Koszula płócienna, fajka, 30 dukatów. Proszę, proszę, fajki brać nie będziemy. Ciekawe, że ta fajka jest nieprawdopodobnie wartościowa i robi głupotę. 81 dukatów. Ło, ho, ho, panie. Żołnierskie rękawice natomiast. Raczej też nie będziemy brali. Nie wydają się zbyt dobre. Chyba, że dla ciebie, choć nie, ty masz bonusy na statystykach bodajże na rękawicach. No właśnie. No to na pewno nie. Jak tam w ogóle z naszym doświadczeniem? 500, słuchajcie. Co możemy sobie rozdać? Do siły jeszcze mi trochę brakuje. Zwłaszcza do tej budowy ciała. Napisaliście mi też, żebym troszeczkę pooszczędzał te punkty, bo za chwilę będzie można je fajnie wydać. No to sobie posłucham was oczywiście. Jak zawsze, słuchajcie. Czy wy przypominacie sobie w ogóle jakiekolwiek sytuacje, w których ja was nie słuchałem? Była was marowidło na broń. Pytanie tylko, bo ja wziąłem to porki, które chyba ty przechowujesz, tak jest. Marowidło na broń. Tą buławę jeszcze zgarnę. I jest jeszcze jedna skrzynia. Dlatego mam speca od otwierania zamków. W absolutnie każdym CRPG-u. Nie no, po prostu ilość pieniędzy jest nieprawdopodobna. Szczęśliwy amulet, bierzemy. Sztylet sobie odpuszczę. Szczęśliwy amulet, natomiast... Ktoś z was ma... No w ogóle podnosi. Po prostu takie małe gówinko, świecidełko. Okej. Okay. Ale zobaczcie, mamy za to już 736 dukatów. No pięknie, zacnie to wygląda.
Okej, i teraz pytanie. Może spróbuję to otworzyć. Coś tam się otworzyło. Zobaczymy, czy ta brama, która była tam. Wiecie, szkoda, że nie mogę przełączyć też na jakąś postać, która powiedzmy znajduje się gdzieś tam niedaleko, wtedy byłoby to prostsze. To jest zamknięte. I to też jest zamknięte. Swoją drogą, dokąd to prowadzi? Na górę. Okej, okay, aby mnie interesowało otwarcie tych drzwi, które są tutaj. Zaraz obok, tutaj, bo tam widziałem przeciwnika. Ale ilość pieniędzy, jakie dostaliśmy, jest po prostu przecudna. Spróbujemy teraz ustawienie środkowej dźwigni. Może wszystkie w dół będą wystarczające. Pewnie nie, ale takie trochę po omacku to jest, ale już niech już im będzie. Nie żebym narzekał, bo zatem mówicie, że marudzę, a wy marudzicie moje marudzenie. Reglowana ściana też nie. O, a na odwrót, czekajcie, bo tylko ta była opuszczona. A gdybyśmy opuścili... tą podnieśli. I tą podnieśli. Co ty powiedziałeś? Jest jakiś mechanizm, czy jest już krata? O, pięknie. Tutaj żeśmy sobie otworzyli drogę. Bardzo dobrze. To teraz jest save. Słuchajcie. I odnowimy buffy. Uwagi na to, że dają niesamowitego kopa. Zdecydowanie muszę rozruszać gardło. Dopiero wróciłem z pracy, dosłownie. Rozebrałem się, słuchajcie, od razu usiadłem, nagrywam. Chcę wam, żebyście dzisiaj dostali punktualnie ten odcinek. A, bierzemy go! Strzało między oko! Bardzo ładnie. Nie jest ich dużo. Tam jest jeszcze jedna zareglowana brama. No bo coś czuję, że będę musiał kombinować. Pięknie mamy, słuchajcie, tą obronę, bo widzę, że przeciwdziałamy nawet tym silnym atakom. Sok z jednej jagody. Tutaj wezmę sok tak samo, nabijaną. Kolejny. Kuźnia! A czemu by nie? A to kuźnie się schodzi niżej? O, będzie zacnie, dobra. Dobra, duża gromadka. Myślę, że sobie poradzimy bez problemu. O Jezus, o Matko Boska, ile was tu się roiło. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj od razu na ciebie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, kilku padło, bardzo dobrze. Fulgrim też padł, niedobrze. Weź tam się, uratuj stamtąd. Ru, pomóż zabić tego dziada. Okej, przyznaję. Horda jest spora. Ru, chroń Gladys. Ty bronisz tam. Świetnie, dasz radę. Tutaj tak samo, strzelaj. I kolejny strzał od razu. Czekajcie. To generalnie jest chyba na dół do kuźni. Weź wstawaj, bo się lenisz. Może od razu go uleczymy. Świetnie. I oczywiście leci buff. Plus sprawdzimy zwłoki. Toporek do rzucania, słuchajcie, no to na ciebie. Na razie będę zbierał może na tą postać. Na takich rzeczach, co się stakują, właśnie najfajniej się nabija później kasiorę.
Ru, ciebie bym prosił o skórowanie psa. Co ja chcę zrobić? Dobra, toporki idą do Folgrima, albo nie? Masz już maksymalną ilość toporków? U, to niedobrze. Wiecie co? To ja wywalę fajkę. Fajka jest do niczego. Dam mu te toporki. No bo ilość już tam prawie że 130 jest godna podziwu. Możemy sobie coś wykuć nawet w tym miejscu. A to pewnie będzie jakaś stal. No dobra, mamy tak. Weźmiesz stal, ty weźmiesz węgiel. I zanim jeszcze pójdę w tamtą stronę, bo tu jest zejście w ogóle do kuźni niżej. O, czy pytanie tylko, czy tu są beczki do rozbicia, czy to już jest zejście? A nie, dobra, jest skrzynia. Spróbujemy, słuchajcie. Myślałem, że może to jest, wiecie, przejście do innej, jeszcze innej fragmentu mapy, ale chyba tak. Chodźmy, albo i nie. Dobra, kolejna skrzynia. Jak się dostanę do kuźni, to się cieszę. Ble. Szczały weźmiemy. Szabla, pałasz. Nic z tych rzeczy mnie nie interesuje. Przy okazji, dla ciebie. 85 strzał. Może być. Pytanie za 100 punktów. Czy to jak mógł, że będzie jeszcze coś ciekawego? A wiecie, kuźnia wydawałoby się, będzie dużo broni. Chyba, że zapis oczywiście idzie. Co tu jest już od razu? Ork wojownik. Bierzemy go. Muszę przyznać, że orkowie mają dużą parę w łapach. Umierają dość szybko, ale potrafią pizgnąć. A ja nie używam takich rzeczy właśnie jak, przypuśćmy, wszystkie nieszczęsne soczki, nie soczki. Bo powinienem tego używać. To w końcu daje, wiecie, jakieś dodatkowe zdrowie. Smolona pochodnia sobie odpuszczę. Ej, to jest zejście do pająków. Albo miejsce, w którym byliśmy wcześniej. Dobra, na razie tam zejść nie da. W ogóle się tam nie da zejść. Pajęczaki ten przebiły co najwyżej. Bo nie wiem, czy ja jestem teoretycznie w stanie coś wykuć ciekawego? Instrukcja wykonania żelaznej tarczy. Słuchajcie, dwa kawałki skóry, jeden węgiel, gałązki cisu. Nie wiem, czy ja mam gałązki cisu, bo dla niej można by zrobić węgiel. Czy ja mam cis? Mam cis. Mhm. Zróbmy na razie tak, odłóżmy te dwie maczugi, nawet trzy. Weźmy węgiel. Weźmy gałązki cisu. Co ty tam jeszcze potrzebowałeś? Kawałki skóry. Kawałki skóry też powinno mieć. I zobaczę jeszcze tarczę, którą trzyma na sobie, bo to może być lepsza tarcza po prostu. Drewniana tarcza 1-3. Ja natomiast mam minus 2-5. Chodzi o atak, ale dużo do obrony daje. Dobra, słuchajcie. Nie ma co sobie żałować. Można spróbować to wykonać. Bierzemy. Pełen ekwipunek. A, no widzisz, jeszcze pełen ekwipunek. To w takim razie jeszcze sobie jedną rzecz wywalimy. Mhm. I tak, tobie oddamy. To ty możesz nawet zacząć trzymać te wszystkie pierdoły. Tu bym ci jeszcze przekazał, powiedzmy, to.
jest mocno obciążony, tak generalnie, słuchajcie. Kara 4 za minus 4 za obciążenie, chyba. Tu robimy tak. Tarcza pójdzie na sprzedaż. Wartość ataku zmalała, ale wartość parowania wzrosła. To się przydaje. Ona i tak ma atak całkiem zacny. Ty też jesteś przeciążony. Wszyscy są w ogóle przeciążeni. Trudno. Musimy to wytrzymać. Może dlatego taki, wiecie, mamy... No, otrzymujemy takie obrażenia na nich niekiedy. Co sobie mogę natomiast zrobić? Mogę zrzucić buffy. Ciekawe, czy z tym buffem zwiększa mi się udźwig. Tak, słuchajcie, zwiększa mi się udźwig z tym buffem. Okej, okay. To jest miła informacja. I teraz pytanie ze 100 punktów, bo tam jeszcze mogliśmy chyba pójść. Momenta, bo tam jest do wyjścia. To nie, to tam pójdzie jeszcze. Są kolejne zaryglowane drzwi. Czy ja je mogę otworzyć? Pan mi grozi? Słuchajcie, to się chyba da otworzyć. Nie, nie da się. I jeszcze jedno zaryglowane wrota. Czekajcie, to jest więzienie. Czy jeżeli zamknę... A może sobie otworzę wszystko? To tak nie zadziałało, bo może być tylko jedna. To jest korkowy kapitan jeszcze, czemu go zamknęli? Czy on mi sieknął właśnie za połowę hapsa, naprawdę? Nie, to tak wyglądało, słuchajcie, jakby mi sieknął za połowę HP. Mało sympatyczny. Klucz do komnaty tortur, klucz do skrzydła celi. O, i to lubimy. Dobra, to inaczej zrobimy, czekajcie. Przede wszystkim. Te wszystkie pierdoły muszę komuś oddać. Ty nie masz miejsca. Ty masz trochę miejsca. Już nie masz miejsca. Ja te maczugi wywalę. Spodziewam się, że te maczugi będą najmniej warte z tego wszystkiego. Łuk kompozytowy orków. No sprawdzimy na pewno. I to jest chyba, słuchajcie, to miejsce z użyciem klucza. Skoro obok są cele, notatka. Pokaż mi ją, proszę. Każdy ma w szafie kościotrupa. Serio? Naprawdę, gro? Jakieś leczenie lekkie? Strasznie długo w ogóle to leczenie się zbiera do kupy. Zanim Gladys wykastuje... porównywalne do Dungeons & Dragons, naprawdę. Hej, ty tam, spadaj, bo orkowie nas zauważą. I zamknij za sobą drzwi. Wybacz, ale nie całkiem rozumiem. Chcesz, żebym wypuścił cię z celi? Oszalałeś? Myślisz, że chcemy, żeby nas też zabiły orki? Nie, nie, zostaniemy tutaj. Przynajmniej tu jesteśmy bezpieczni, a Traldar niedługo nas uratuje. Teraz wynoś się, zanim zauważą cię orki. Jak już mówiłem, zamknij za sobą drzwi, słyszałeś? Ale udało mi się już zabić wszystkich orków. Nie musisz się już nic już obawiać. Aha, dobry żart, zabić wszystkich orków. Może udało ci się zabić garstkę orków, ale czarne futra przejęły cały zamek. Słuchaj. Słychać ich ryki odbijające się echem w korytarzach.
A teraz wynoś się stąd, tylko cicho. Niezbyt chcieli w takim razie. Słuchajcie, możemy zrobić na złość, pewnie i to otworzyć. Sali tortur, tu jest zaryglowane. To co mi to w takim razie dało? Ja tu wlazłem. Szczerze nie mam żadnego pojęcia. Bo tu jest cela. A już się cieszyłem z tego klucza, słuchajcie. Już się witałem z gąską. Nie wiem, że ten klucz mi w takim razie będzie do czegoś bardziej potrzebny jeszcze. No cóż, no zostawię go sobie w jakiś punkt na wszelki wypadek. A teraz pytanie. Tu były cztery. Raz, dwa, trzy. Chyba dobrze zrobiłem, nie wiem. Czy to była jakaś kombinacja. Pójdziemy teraz sprawdzić, czy tamte wrota się otworzyły. Czy jest to jakiś magiczny mechanizm, który będzie trzeba rozszyfrować? Tylko też bieganie dość daleko, by sprawdzać, no to jest średnie. O! Idealnie. Słuchajcie, kolejny poziom przed nami stoi otworem. I zanim tam wejdziemy, odnowię jeszcze buffy. Orax! Seretus Astro! Dzisiaj, słuchajcie, w ogóle zapraszam was na streama z gry retro. Return to Castle of Wolfenstein. Lubicie gry retro? Ja też bardzo lubię, zwłaszcza Wolfensteina. Jest to jeden z moich ulubionych FPS-ów z dzieciństwa, więc myślę, że będzie naprawdę fajny strumyk, gdzie wspólnie będziemy sobie przypominać, jak to kiedyś wyglądały 4. Mam nadzieję, że zawitacie. O! Jeszcze więcej martwych orków. O! Bajakę weźmiemy. Acjany tak samo. Zwykłe bandaże. To pójdzie na ciebie. Możesz zabrać gracjany. Zysk pieniężny jest tak potężny, że nawet nie będę żałował tych elementów, które wyrzucam. Chociaż orków jest... Au. Chociaż orków jest na tyle wielu, że chyba nawet jeżeli cofnąłbym się, bo sprzedać wszystkie przedmioty, słuchajcie, wszystkie fanty, to i tak prawdopodobnie nie udałoby mi się zebrać absolutnie wszystkiego. Okej, lepiej. Muszę być bardziej wyczulony na te pułapki. Za wolno się one pojawiają. Nieważne. Nie wiem, no mam rozwinięte to wykrywanie pułapek, a musiałbym się chyba tak poruszać, trochę postać, popatrzeć, znowu poruszać, postać, popatrzeć. To jest po prostu uciążliwe, no to nikt tak nie gra. Trudno. Rozbrajam je swoją głową. Ciebie. Mam jedną, słuchajcie, slocik wolny. Przez łepich! O Jezus Maria. Dobra. To źle wyszło. Przewróć go. A ty... Przewróć tego. Jeszcze jeden taki przedmiot, okej. Okay. No i tak za bardzo już nie mam co wywalać. Sztylet mogę wyrzucić. Mogę hełm garniczkowy wyrzucić. Na pewno maczugi polecą. Łuki sobie zostawię, bo pamiętam, że były dość sensowne. Gałązka cisu. No nie będzie. Więcej maczug. Ma łącznie 6 pozycji wolnych. No to mu damy te. Oh,
for Amazon Pride. I jeszcze drugi orkowy wojownik. Na razie orkowi kapitanowie są zdecydowanie najsilniejsi. Tu jest zabarykadowana ściana. Nie możemy przejść. Poszukajmy innej drogi w takim razie. Okute drewniane drzwi, ale tu też się nie da przejść. Chyba że... No właśnie! Uchwyt na pochodnie, która się nie pali. Nie mam pojęcia, co ja robię. Ew. Okej. Okay. To nie były te drzwi. Auć raz dwa. Słuchajcie, to chyba trzeba w odpowiedniej kolejności zrobić. Jak miło. Gladys, lecz ty bardzo cię proszę. Dwa razy. Na razie. A ja postaram się nas nie zabić tym razem. Będzie to. Okej, okay, działa. Będzie to. Okej, okay, działa. I teraz będzie to. I będzie to. Tam się otworzyło. Super. A jeżeli bym jeszcze to otworzył? Wydaje mi się, że otworzyło się wszystko, co powinno. Dokładnie nie wiem. No ale będziemy szukać. Czy tu coś... Martwy ork jest jeszcze. O! Nie zabrałem. A reszta? Przepraszam bardzo, gdzie? No, w pułapkę. O Jezus Maria, na litość boską. Dobra, weź to rozbrój. A ty weź go lecz! Przy okazji od razu buffy. Widzę, że się kończą. Ja zaraz zamiast tej siły, słuchajcie, będę punktował sobie obronę. No nie wierzę. Poważnie? Dobra, zobaczmy, jak działa sok. 15 punktów zdrowia aż daje. Ładnie. Mamy go dużo. No, będziemy korzystać z takim. Słuchajcie, jak go rozdzielę? Ile wy macie soku? 3 sztuki, 5 sztuk. Ty masz 2 sztuki jakieś. No ale starczy. Muszę się tym sokiem leczyć w takim razie. To wygląda jak arena z bossem. Krasnoludzkie na ramienniki. Wezmę, może będzie coś warte. Brązowe karwasze tym bardziej weźmiemy. I zamknięta skrzynia. To jest zadanie dla Gladys, naszej kochanej. O, ale nie w ten sposób. Za pomocą wytrychu moja słodka, ty istoto. Świetnie. Oh shit. Odwagi, zwinności, intuicji, charyzmy. To nie jest na stałe. Przez 10 minut, co? Teraz pytanie, czy ty miałeś jakiś taki eliksir wcześniej? Wiecie co, ja i tak wywalę te skórzane rzeczy. Hełm garnczkowy ci wyrzucę. Damy. Co to jest? Eliksir odwagi. Co to daje? Odwaga. Raczej nie. Damy to tobie. Zręczność tym bardziej tobie. Zwinność też tobie. Intuicja. Może być dla ciebie. Charyzma. Też dla ciebie w sumie.
Wiecie co, to chyba nie jest mi do niczego potrzebne. Po czym okazuje się, że to był jeden z najważniejszych przedmiotów, jakie można było sobie znaleźć. Ale co tam, Ragnar wie lepiej. Ja wszystko wiem lepiej, słuchajcie. Damy radę. Czarne wełnione spodnie, grube skórzane rękawice. Interesuje mi to chyba, że... Co ty masz za rękawice? Masz stalowe karwasze. O, panie. Rękawicze rękawiczki kolcze, a ja mam karwasze ognia. No to wiadomo już, co będziemy trzymać. Kolejna zamknięta skrzynia. Je uwielbiamy takie. Wow. Dobra. To się nie stakuje chyba. Ktoś z was ma takie elementy? Kolejna to złota folia, cudnie. Oczywiście pewnie się nie stakuje. No dobrze. No i teraz pytanie, ile to jest warte? To może być dużo warte. Słuchajcie, krótki miecz wywalę w takim razie. Skórzane buty, wysokie buty. Tak zbierałem wszystko, a się okazuje, że bardziej będzie mi potrzebne faktycznie takie wyselekcjonowanie tych przedmiotów. Jeszcze Gladys jakbyś mogła za resztę zabrać. Super. O, save. Co mnie tutaj czeka na końcu? W ogóle mówiliście też, że metalowe części. Ktoś to w ogóle zbiera? Super. Napisali... A czekajcie, metalowe części się powtarzają? Bo dwie osoby widziałem, że to mają. No to od razu do tej postaci. I tobie damy pierścień, żeby był wolniejszy ekwipunek. Plus ty dostaniesz węgiel. Na przykład do noszenia. Wolnie gałązki cisu też nie. I mamy jeden zwolniony miecz, czyli weźmiesz to. Czy jeden zwolniony miecz. Jeden zwolnione miejsce w ekwipunku. Napisaliśmy też, że będą nowe questy po powrocie do miasta i kupcy będą wreszcie mieli chociażby zbroje, no jakieś bardziej konkretne. Tasak sobie odpuszczę. Na przykład mamy też grot do bełtów. To bym ciebie... Pałasz? Kurde, pałasz jest całkiem spoko bronią. Wiecie co, pałasz wezmę. Rozbrój to proszę. A ty od razu otwieraj zamek. Najlepsza kombinacja, słuchajcie. Zamek zamknięty, oczywiście zabezpieczony pułapką. W Morrowindzie nagminne. Rapier maga, szaka energii astralnej. Proszę, proszę, rapier maga. Magiczny pierścień zidentyfikowany, bierzemy wszystko. Przy okazji, co to jest ten przedmiot należy do innej postaci? To musimy sprawdzić, dobra. To wywalimy. Żadne karwasze tak samo. Ty dostaniesz. Powinnaś móc już to zidentyfikować. Rapier maga może być ciekawy. Chociaż ona z tym łukiem bardziej się wyspecjalizowała. Poczekajcie, mamy szatę energii astralnej. Klatka piersiowa 2-2-2, lewa ręka. Trochę mniejsza ochrona, ale co tu dodatkowo jeszcze jest? Szata o sile astralnej. Co to znaczy? Magiczna szata z tafty zdobna w magiczne symbole. To cenny przedmiot magiczny podwajający astralną regenerację właściciela. Zajebiste, bierz to od razu na siebie. Trochę jej, słuchajcie, spadnie ochrona, chociaż wartość uniku jej wzrosła. Wartość ochrony jest taka sama i bardzo ładnie wygląda. A to bym chciał, żebyś zidentyfikowała. I mamy pierścień sprytu Orkaima. Orkharima. Magiczny złoty pierścień z akwamarynem zwiększa inteligencję właściciela. Stempel wewnątrz pierścienia wskazuje, że jego stworzenie za jego stworzenie odpowiada jubiler Khadil Orkharim. Dziekan Kunhom. Znany ze swoich niezwykłych dzieł i mistrzowskiego opanowania magii Arkanowi. O kurcze blady. Dobra, mam pierścień życia, który znacząco zwiększa zdrowie plus 10. Ona rzadko z tego korzysta i kradzież kieszonkowa plus 2. Słuchajcie, to mi się wydaje, że jest najmniej istotne na razie. Możemy w sumie spróbować. Ponad czym kombinuję. Jeżeli ci to zdejmę.
Jak pełen ekwipunek. Chyba, że ty założysz ten pierś. Dobra, na chwilę. Tam... What the fuck? Przecież jest miejsce w ekwipunku. Dobra, na chwilę. Tu. Teraz to tu. Masz 36 punktów zdrowia. Jak narzucisz na siebie zwiększoną budowę mago zbroi. A gdybym chciał ci powiększyć ilość zdrowia, tak do 40, no to można by było zrobić fajnie. Bo tu mamy co? Pierścień Peksa, który zdaje zręczność plus 1. I zwinność i zręczność plus 1, czyli coś, co de facto średnio mi jest potrzebne. Ale żeby dać mu więcej zdrowia... Dobra, pierścień życia idzie na tanka. Hmm, 61, bardzo ładnie. Co my tutaj mamy natomiast? Zręczność. No ja bym tą zręczność tobie trochę zwiększył. Miałą tarczę wywalę. Małą roszadę tutaj robimy. Spryt 14. Co ci daje ten spryt? Już nie pamiętam. Magicznego myślenia, umiejętność analizowania sytuacji, elementu otoczenia, wyciągania racjonalnych wniosków, na to znacz stopień szybkości obejmowania zarówno materialnych, jak i magicznych korelacji. Dobra pamięć. No to bardziej dla niej będzie. Jezus Maria, co ja ci założyłem? Nie to. To. Dziękuję. Ona ma tak wszystkiego po trochu. Ale energia astralna i regeneracja. Super fant. Masz full. Ty masz jeszcze dwa miejsca wolne. To ja ci, moja droga, na pewno dam klucz. Na pewno dam ci złoty łańcuszek. No i to by było na tyle. Wreszcie jakieś naprawdę spoko przedmioty, żeśmy dostali. No i ten magiczny rapier. Czy ty masz w ogóle jakkolwiek umiejętność posługiwania się bronią? Miecze, szable. To były chyba szable, rapiery. Broń szermiecza, to jest to. Ile ja bym musiał ci rozdać, żebyś ty na broni szermierczej, chociaż z łukiem latasz? Nie, słuchajcie, ja nie chcę jej pakować do walki w zwarciu. Ja sobie ten rapier zostawię. Na pewno pójdzie na sprzedaż za jakiś czas. Ale na razie go sobie na pewno zostawię. Czapka płócienna. Głowa 1. Ty masz już coś ciekawego. Weźmiemy talary. Czapkę płócienną to niekoniecznie będę zabierać. Zamknięta skrzynia. Kolejna. I jeszcze jedna beczka. Ciężki sztylet zgarnę. Follow me. Zostałeś tak długo obok tego i nie widziałeś? Wszystko zgarnę. Co to za tarcza? Tarcza mnie zainteresowała. Długa tarcza. Minus 2, 5. To niepotrzebnie robiłem w takim razie. O Jezu, jak ty wyglądasz z tym. Nie no. Słuchajcie, jak on się tym zasłoni, to nic nie widzi, ale za zajebiście to wygląda. Jeszcze zerknę sobie. Nie no, fajne. Wielki krasnolud, słuchajcie, z gigantycznym pawęż przy okazji. Może być, no czemu nie? Podoba mi się. Jeszcze sobie przeczytajmy historię tego. Wydłużona żelazna tarcza, która pamięta lepsze czasy. Ech,
Szkoda, że nie jakaś magiczna. Fajnie by było, jakbyś mieć magiczną. Dobra. Safe, słuchajcie, i podchodzimy pod centrum. Zobaczymy, co nas będzie czekać. Cztery posągi. Zgaduję, że trzeba ustawić wewnątrz je. Znaczy do wewnątrz. Aaa, to takie... Dobra, zagadka logiczna, słuchajcie. Dobra, co, które obraca? Ta obraca wszystkie. Okej. Ta obraca tylko siebie. Ta obraca dwie pewnie. No dokładnie, dobra. Słuchajcie, to zrobimy tak, żeby ją obrócić w tym samym kierunku co te. Skoro ta obraca wszystkie trzy. Spróbujmy teraz to obrócić. To każda z nich musi być obrócona w innym kierunku. Dobra. No teraz robimy tak. I ostatnia powinna być tą właściwą. Oczywiście zapiszę jeszcze raz. Słuchajcie, przed ostatnim przekręceniem. Coś się otworzyło. Zmoczę oko. Jest nasze. 300 punktów doświadczenia! The fuck! Wow! Przekradnij się obok orków. Natychmiast wyrusz do świątyni Heshinde Ferdok. Muszę powiedzieć Dorianowi o swoim sukcesie. Zajebiście. To się nie udało. Wow! No to żeśmy zaszaleli, słuchajcie, z tym doświadczeniem. Naprawdę. Zobaczmy, co możemy sobie rozdać. Tutaj topory buławy są. Dwuręczne są. Ty dostałaś. Idziesz w szable na pewno. Super. To sobie na zmianę rozdajemy. I ty, moja droga, jeszcze nie masz poziomu, ale no piękne ilości. Słuchajcie, zachowamy sobie te punkty. Na pewno sobie zachowamy. Coś mi się tutaj otworzyło, czy mi się wydawało? Nie, pewnie otworzyły się gdzieś tam drzwi do wyjścia. No dobra. Co daje smocze oko? Chciałbym sobie przeczytać jeszcze o nim. Niezwykle wielki magiczny klejnot o dziwnym kolorze. Ten umiejętnie rzeźbiony kamień ma kształt smoczego jaja, ale świeci niebieskawym światłem. Kiedy się uważnie przyjrzeć, widać w nim słaby zarys góry i mrocznej jaskini. Blask wzmacnia się i przygasa, zależnie od kierunku, w którym się smocze oko skieruje. Świeci najjaśniej, kiedy wskazuje się kierunek południowy w stronę gór kowadlistych. Miło. Dobra, to co? Na sam koniec, słuchajcie, robimy, bo na pewno będzie jakiś boss do walki. Robimy buffy. I myślę, że to jest też miejsce, w którym zakończymy sobie odcinek. Bo ma już 43 minuty. Ten ostatni fragment był zajebisty. Szkoda, że żadnej zbroi nie dostałem, albo jakiejś dobrej broni. Na przykład dwuręcznej, bądź jednoręcznej, szczególnie toporka. To by mnie cieszyło. Natomiast i tak jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj żeśmy znaleźli. Mnóstwo pieniędzy nam wpadnie obecnie, 763,68 plus jeszcze mnóstwo w sprzęcie tak naprawdę pieniędzy. Dlatego tutaj wam podziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Do usłyszenia, hej papa, już niebawem, cześć! Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.